Hej, 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 hej. W jednym z ostatnich filmików omówiłem fazę grupową turnieju międzynarodowego. Teraz chciałbym przybliżyć Wam fazę finałową. Jak to wygląda? Tutaj widzicie drzewko. Zrobione oczywiście przez Lorda Twardego. No i mamy tutaj oczywiście, zgodnie z tym, tak wychodziły z fazy grupowej drużyny, porobione pary. Tu jest drużyna z naszej grupy. Wygrała, awansowała, wygrała z misiami, którzy z nami wygrali. No i tutaj czekamy na wynik tego meczu. Tutaj Fortes grało. No pewnie, czy grało. Hubale stwierdzili, że nie mają obsady, nie mają czasu i poddali mecz, tak? Walkowerem. Fortes wygrali z Bumiakami, Tepeściakami, ale też Bumiaki ładnie wygrali z Decimą. Tutaj Regues też wygrało z drużyną, która wyszła z czwartego miejsca z naszej grupy. Tu przegrali. Tutaj Devastatorzy wygrali z Fortuną. Odłamem Bumiaków. Polska Armia Tytanów bardzo ładnie wygrała z Słowiańską Unią Wojenną. Tam oczywiście była mała wymiana zdań, bo ciężko było uwierzyć Suwakom, że patowie, tytani, grali z nimi. Armia Sowiecka wygrała z Bekonami. Później tytani wygrali z Sowietami. To też oczywiście słynna historia o graniu przez ruskich na tych samych kontach. System wyłuskał to same IP i nastąpiła dyskwalifikacja. No i Devastatorzy przyjechali walcem po Polskiej Armii Tytanów, chociaż z tego co słyszałem, to dzielnie walczyli. No i mamy tutaj finale Devastatorów. No i czekają na drużynę, która tutaj wygra, albo Ameryka, albo Fortress. Oczywiście chciałbym, żeby wygrała Ameryka, później też, żeby wygrała Ameryka, no bo by się okazało, że graliśmy sparring w swojej grupie z Ameryką, no i też z Polską Armią Tytanów, która mam nadzieję, że zajmie trzecie miejsce. No i czekamy na wrzesień, na następną edycję. Zachęcam ze swojej strony do jak najliczniejszego wzięcia udziału przez polskie sojuszy w tej następnej edycji. Bardzo fajna sprawa. Można się naprawdę bardzo dużo nauczyć, grając z najlepszymi. Złoto jest kontrolowane. Można poćwiczyć komunikację, taktyki, pomysły, zgranie, zaufanie itp. itd. No i tyle. Dzięki.